Wioska Międzylesie, nazywana kiedyś Rembergiem, leży na Dolnym Śląsku, w Górach Sudeckich, na południowy zachód od Jeleniej Góry, blisko granicy z Czechami i z Niemcami. Tereny te stanowią obszar przejściowy między Nizinią Śląską na północy, a Górami Izerskimi i Karkonoszami na południu. Tutaj, u podnóża Karkonoszy, krajobraz tworzą niewielkie gospodarstwa rolne, pola, łąki, lasy oraz gęsto porośnięte wzgórza, które przecinają bystre potoki. Wielowiekowe tradycje rolnicze zachowały się tutaj niemal bez zmian. Spotykamy tu kamienne tarasy, murki i zadrzewione miedze, brody na potokach i kanały prowadzące wodę do dawnych młynów. I wszędzie są ścieżki. Dobry. Dobry. Trochę uśmiechu, bo kamera nie siedzi. Tak? No. W ciągu minionego tysiąclecia ziemie te należały kolejno do Polski, Czech, Austrii, do Prus, Niemiec i wreszcie znów do Polski. W 1945 roku granice Polski przesunięto na zachód. Na wschodzie Polska utraciła ziemię na korzyść Litwy, Białorusi i Ukrainy, a na zachodzie przyznano Polsce tereny należące poprzednio do Niemiec. Mieszkańcy niemieckiego pochodzenia musieli ustąpić miejsce Polakom wygnanym z dawnych ziem wschodnich. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat niewiele inwestowano tu w gospodarkę i w infrastrukturę. Także reformy przeprowadzone po roku 1989 spowodowały upadek wielu gospodarstw. Reformy gospodarcze okazały się korzystne dla wielkich gospodarstw. Dla małych stały się one ostatnim gwoździem do trumny. W chwili obecnej, w 10 lat od czasu przeprowadzenia reform, nie ma tu już właściwie rolników. Ale tak, no, co się zmieniło po 1989 roku? No bardzo wiele się zmieniło. Tak? Bo praktycznie gospodarka wiejska, czyli rolnictwo, przestało tutaj, w tej naszej wsi, prawie przestało istnieć. No bo przed 1989 rokiem to było tutaj dużo więcej gospodarstw. Było dużo zwierząt. Były krowy. To dużo, dużo krów było. Pracowałam bardzo ciężko. Dorobiliśmy się tyle bydła. Było chyba 14 krów. Jakieś 32 sztuki bydła było. Świnie były. Kaczek było tych francuskich, całe podwórze. Bo ja jestem bardzo zapobiegliwa. Ja nie lubiłam tak coś pożyczać od kogoś. Ja musiałam mieć swoje. No a potem nastąpiła ta słynna reforma Balcerowicza i nagle wszystko przestało się opłacać. Przestało się opłacać, nastąpiła prywatyzacja, a ci odbiorcy prywatni często oszukiwali rolników. Nie płacili za mleko na przykład przez 3 miesiące albo dłużej, a już potem wcale nie zapłacili, albo kupowali zboże, też nie płacili. No i albo bydło kupowali, też nie płacili. Przyjechał jakiś taki kupiec, załadował jakiegoś tam byka, pojechał i zniknął. I potem trzeba było chodzić, prosić, proszę, dajcie mi pieniądze za tego byka. Ale on już zbankrutował i powiedział, że ja nie mam pieniędzy, to co mam dać? Adam Zaprucki, syn pani Haliny Zapruckiej, należy do rolników, którzy porzucili pracę na roli. Pracuje on teraz w Niemczech. No i on tu sobie trochę tam gospodarował jakieś parę lat, nie? 4 lata. A później wszystko sprzedał, krowy, bydło. Jedna krowa tylko jest. Ale dlaczego sprzedał? A właśnie powiem, bo widzi pan, są ludzie, którzy potrafią na przykład myśleć dobrze. I potrafią sobie dawać radę we wszystkich sytuacjach. Natomiast nasze państwo
rozłożyło rolników na łopatki, jak to się mówi, nie? Zniszczyło rolnictwo, nasze państwo, nasze rządy. Były to różne i komunistyczne, i takie troszkę niewyćwięte, takie różne, nie? Co będę mówić takiego? No i to gospodarstwo już upadło, nie ma nic. To jest tylko jedna krowa i ziemi jeszcze trochę. Część ziemi też Adam sprzedał. Właśnie dzisiaj byli ci ludzie. I to gospodarstwo już właściwie ruina. Nie ma nic, tylko tyle, że mieszkamy. I ta jedna krowa tylko moja. To wszystko. Te domy pamiętają jeszcze dostatnie niemieckie czasy sprzed wojny. Stary budynek ewangelicko-luterańskiego kościoła w Kromnowie zamieniony został na stodołę. Nad brzegami wielu potoków stały młyny wodne. Stary dom należący do młyna stoi jeszcze w Międzylesiu. Sam młyn jest ruiną. Obok młyna była dawniej restauracja. Nazywano ją Ramberg Szemka. Nieco wyżej, na wzgórzu, obok starej ścieżki wiodącej do kopańca, dawni Seifershaun, stoi dom zbudowany w 1915 roku przez niemieckiego producenta samolotów. Nie wszyscy mieszkańcy niemieckiego pochodzenia opuścili te tereny po II wojnie światowej. Nieliczni zostali. Gdzie się pani urodziła? Tutaj. W Antoniowie. Jak to się wtedy nazywało? Antoniwald. Inni Niemcy wyemigrowali. Dlaczego pani została? Niech pan zapyta tych innych Niemców. Poznałam pewnego Polaka. On się tu wprowadził. Nie braliśmy ślubu. Żyliśmy razem aż do jego śmierci. Zaglądał do kieliszka. Ale dobry był z niego człowiek. O, telefon. Pani Halina piecze jeszcze od czasu do czasu chleb i robi to dokładnie tak, jak jej matka, wtedy, kiedy jeszcze mieszkali na ziemiach należących dzisiaj do Ukrainy.
żona na pewno śpi jeszcze, nie? Tak, tak. Bo po co miała wstać? Ale ty też mała kotla. Może to płacić, ale dzieci, dzieci są same. Bardzo długi stół, taki, bo nas było bardzo dużo. Rodziców dwoje, czy 12 dzieci, bo jedno maleńkie zmarło, nie? To już tyle, prawda? 14 ludzi. I zawsze na tym stole leżał bochenek chleba, bo mama piekła moja. Nóż, jakby ktoś przyszedł, dzbanek wody. Zawsze tak było, nie? Bo ktoś przyjdzie głodny, no to proszę bardzo, jest. Ale ludzie się cieszyli, byli szczęśliwi i radośni. W naszym domu zbierała się młodzież i ukraińska, i polska, i śpiewaliśmy pieśni różne, ludowe i piękne, polskie, patriotyczne. Siadaj, ciotka, nie idziesz? Chodź, posiedzisz, pogadasz jeszcze. No, to muszę iść przebać do samego rana. Czekaj, tam pan siedzi, bo tam za pana kawa. Tu siadaj. Tu do tyłu. A co tu do tyłu, do przodu? To jest historia, której nie, nie znam. Tak, tak. To jest faktycznie, to jest... No bo przecież ja się urodziła tam na wschodzie, tak. A później nas zabrali, wywieźli nas na Syberię. Tak? Tak, myśmy na Syberię. No to tak, jak ruskie, Niemcy zajęli Polskę, ruskie swoją połowę, a Niemcy swoją. I tak w ten czas myśmy zostali. Ten czas nas wywieźli na Syberię. Także to było właśnie w 1939 roku, jak wojna była. I właśnie nas ten czas wywieźli na Syberię. To u nas było. Rodzina była 6 osób. Tak. I mama, tato to było 8. Także myśmy nas wszystkich zabrali na Syberię. Przyjechali ruskie sańmi i na jedne sanie wszystko pół godziny zabierać się. To wszystko. Tak szybko. Tak. Za tego. I to pod bronią byli wojsko. Także trzeba było się zbierać, także nic nie pozwolili zabrać, no co można na jedne sanie, jak jeszcze dzieci byli małe, tak. Wszystko to nie można było zabrać tego. A na Syberii to było ciężko, mrozy były okropne, ja nogi odmroziła, nos odmroziłam, tak, no jak tam było 40 stopni mrozu, to już trzeba było. Ja też tam chodziłam do pierwszej klasy ukraińskiej. Musiałam się uczyć po ukraińsku, bo już Ukraina nastała, nie? No a potem chodziłam do klasy drugiej, już do polskiej, ale Ukraińcy już wtedy nas bardzo prześladowali. Całe wsie polskie mordowali, objechali na przykład dookoła wsi takimi wozami, to się nazywały forszpany jakby, nie? Takie wozy konne, dwa konie albo jeden. I także nikogo nie wypuścili z tej wsi. I wszystkich wymordowali nożami, siekierą, nawet pilą do drzewa, tak co się tnie, obcinali nogi i tak dalej. Małe dzieci rozbijali o słupy telefoniczne. Także to było tragedią. Kiedy to było? No 42, 41, 43, to było tragedia. Wtedy Niemcy tam byli. Ale to tak, Niemcy przyszli, potem wyparli ich Rosjanie. Potem znowu Niemcy wracają. I tak co chwila było u nas, w naszym miasteczku. To jest, nazywa się Stojanów. Dobra,
gotowe? Co mnie gotowe? Niezależnie od problemów, jest też wiele rzeczy, które cieszą. Na przykład szkoła w Kopańcu, gdzie entuzjastyczne grono nauczycielskie pracuje nad harmonijnym rozwojem powierzonych im dzieci. Zajęcia ruchowe i ekspresja artystyczna to ważne przedmioty w programie tej szkoły. Przedmioty ekspresji artystycznej prowadzą artyści mieszkający w okolicy. Zaraz, teraz auto. Co? Czarną kredkę? Nie. Artyści mają wielki wpływ na życie kulturalne regionu. Jak na przykład Beata i Marcin, którzy w Anteniowie mają pracownię witraży. Przenieśliśmy się z Warszawy, bo to było nasze marzenie. To było nasze marzenie, żeby mieszkać na wsi, ale i w górach. To był taki specyficzny czas w Polsce, że była coś w rodzaju mody. Moda w pewnych subkulturach na poszukiwanie innego życia. Wtedy jeszcze nie mieliśmy pomysłu na to nasze życie, czyli to, co robimy teraz. W tej chwili mamy pracownię witraży. I kiedy się znaleźliśmy tutaj z Warszawy, kiedy nas przywiózł znajomy, dużym samochodem, wyjął nasze meble, nasze rzeczy, zostawił nas i pojechał 500 km do Warszawy, to my usiedliśmy, no piękne, pięknie jest wokoło, ale gdzie my jesteśmy? Właśnie chcemy się otworzyć na ludzi, którzy, mam nadzieję, lubią przyjeżdżać tutaj właśnie w nasze tereny. Tylko ja zdaję sobie sprawę też z tego, że ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, muszą wiedzieć, że coś jest tutaj atrakcyjnego dla nich po prostu.